Witam wszystkich. W dzisiejszym zagrania na spółkach solarowych ponownie. Na początku CESiK. Tutaj otworzyłem pozycję długą z 25,15-16. Z tego względu, że ma on bardzo małą lukę otwarcia. W zasadzie otworzył się na poziomie zamknięcia z dnia poprzedniego. Jak porównamy obok JASO, on ma bardzo dużą lukę. W związku z tym, że to są dwie spółki solarowe i tak jak pozostałe, cała reszta pozostałych, otwarły się one znacznie wyżej. Tutaj otwieram na CESiKu długą pozycję, bo, że tak to nazwę, ma co nieco do nadgonienia. No jak widzimy, szybko kurs od ceny otwarcia wzrasta. Pierwszy opór tutaj w rejonach 25-50, a jednak bardzo szybko on również pękł. I tak naprawdę liczyłem tutaj na taki właśnie dynamizm w tym ruchu, czyli to, co możemy obserwować. Ustawione zlecenie mam po 25,98 na wyjście, a w razie czego jestem tutaj przygotowany już częściowo do zamknięcia pozycji. A jak widzimy, kurs prawie dotarł już do poziomu, no i pozycja została zrealizowana po 25,98, 700 akcji na zdaku. No i pierwsza transakcja, zysk $566. I widzimy tutaj to, o czym wspominałem, czyli dynamiczna świeczka, kurs, jak to nazywałem, nadrobił to, co miał w stosunku do innych. I kolejna transakcja na spółce JASO. Tutaj widzę ładne poziomy po stronie BIT po 9,80, 9,83 i pod to właśnie otwarłem długą pozycję. I tak jak w przypadku CESiKa czy TSL-a, liczę na takie szybkie, dynamiczne 5-10-centowe podbicie. No i widzimy tutaj kurs szybko do 9,596 wybrał. No i zamknąłem pozycję. To jest również szczyt tutaj jeszcze z czasu pre-marketu dzisiejszego. No i nieco ponad $100 zysku zrealizowane. I ponownie obserwacja JASO. Doszedłem tutaj w rejony $10 i kilku centów. Postanowiłem otworzyć pozycję krótką, gdyż na innych solarach zaobserwowałem korektę. No i 800 akcji ze średniej ceny $9,99. Stop loss ustawiony tutaj w rejonach tak naprawdę 10-10. No i kurs w międzyczasie do 10,08 doszedł, natomiast bardzo mocno narastały ofery, dlatego też przetrzymałem tą pozycję. No i tutaj ładnie ofer spycha kurs w dół. No i na tym ruchu pozycja została zamknięta. I w obserwacji spółka CESiK. Otwarta krótka pozycja z 25,83, z tego też względu, że w rejonach 26 wyrysował się już całkiem ładny opór. Inne solary również w tej chwili nieco skorekciły. Stop loss ustawiony tutaj z ręki na poziomie cenowym $26. Tutaj widzimy dalej CESiK na szorcie. Częściowo tutaj w rejonach 66 wyszedłem setką akcji i pozostało jeszcze 300.
i pozostała 300 ustawiona po 25-55, no i zysk zrealizowany. Także około 30-60 minut sesji, $861 zysku. Do usłyszenia wkrótce.